Kort główny, start Wisły Toruń, kolejne starcie w ramach ćwierćfinału rywalizacji singlowej 25. jubileuszowej edycji Bella Cup, mecz słowacko-czeski, Rebeka Sramkowa kontra Anastazja Zarycka, mecz w ramach górnej połówki drabinki. Słowaczka najpierw pokonała w pierwszej rundzie rywalizacji turniejową jedynkę, a więc Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2-6-4. Wczoraj natomiast okazała się lepsza od Belgijki Marie Benoit, również w dwóch setach 6-3-6-4. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Jeżeli chodzi o Zarycką, ona ma za sobą aż 2-3-setowe pojedynki. Najpierw na dzień dobry uporała się z turniejową ósemką Katarzyną Kawą w stosunku 4-6-7-6-6-1, natomiast w rundzie drugiej Jamie Furliss, kwalifikantka z Australii, okazała się być gorsza od naszej południowej sąsiadki. 1-6-7-6-6-3 w takim rozrachunku uporała się Zarycka z rywalką. Widzimy Rebekę Sramkową, zawodniczkę, która będzie serwować w pierwszym gemie tego meczu, zawodniczkę, która w zeszłym roku dotarła do finału imprezy, której jesteśmy świadkami. Tak, mówię się o drodze Zaryckiej do tego spotkania, to trzeba przyznać, że bardzo długa, a wyboista była ta droga, długie to spotkanie z Katarzyną Kawą, blisko 3 godziny z Jamie Furliss, wczoraj ponad 3 godziny, więc blisko 6 godzin na korcie przebywała już w tych dwóch meczach reprezentantka Czech, no i zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ na losy rywalizacji. Tak nieco nam się znowu zerwał wiatr nad kortem centralnym. Nie jest to dobry zwiastun, zrobiło się nieco ciemniej. Kolejne chmury nad korty startu Wisły nadchodzą, ale mamy nadzieję, że już te kłopoty z pogodą mamy za sobą. Sramkowa obecnie notowana na 198. miejscu, była w karierze na 111. pozycji, trenowana przez swojego ojca Józefa Sramkę. Do tej pory w karierze wygrała 9 turniejów na rangi ITF-u. Najwyższe zwycięstwo w turnieju 60-tysięcznym we Francji to było w tym sezonie. Ponadto w szwajcarskim Grado wygrywała także w tym roku to zwycięstwo. W ostatnim tygodniu przed przyjazdem do Torunia odniosła reprezentantka Słowacja, więc widać, że forma u tej zawodniczki jest wysoka, no i to potwierdza na kortach klubu Start Wisła, gdzie, tak jak mówił wcześniej Mateusz, do zeszłym roku doszła do finału, tam dopiero zatrzymana przez turniejową jedynkę ubiegłorocznej edycji Belli Barborę Krejcikową po 15 w pierwszym gemie pierwszej partii. Zwyciężczyni tego pojedynku w półfinale zmierzy się z lepszą z pojedynku, który trwa równolegle na korcie numer 1. Tam turniejowa czwórka Rumunka Jelina Maria Bara gra ze swoją rodaczką, kwalifikantką Nicoletą Kataliną Daskalu. 4-2 prowadzi Bara w pierwszym secie, w gemie numer 7 z kolei 15-0 również dla turniejowej czwórki przy serwisie rywalki, a więc okazja, żeby już powoli zbliżał się pierwszy set tej rywalizacji ku
końcowi. Tymczasem w pierwszym gemie naszego meczu Ramkowa 40-15 prowadzi przy swoim serwisie. Tak, 228 jest Zalecka obecnie w rankingu. 208 była najwyżej w karierze, trenowana przez Jerzego Hermana, byłego zawodnika. Teraz Ramkowa zakończy wymianę. Takie spokojnie przy siatce. Jeszcze próbowała Zalecka walczyć o tą piłkę, ale nie była z góry na straconej pozycji. W tym w karierze Zalecka wygrała 4 turnieje ITF-owskie w tym roku. Takie dwa dosyć dobre wyniki osiągnęła na poziomie ITF-ów, półfinałów w portugalskiej miejscowości Obidos. Oj, teraz parasol niebezpieczny nam tutaj nad kortem zaczyna fruwać. Zmógł się wiatr, tak. Przeszkadzał nam deszcz, a teraz właśnie podmuchy wiatru stają na przeszkodzie, by grę może nie tyle kontynuować, co zabezpieczyć kort. Tak, troszkę nieprzemyślana myślę decyzja z tymi parasolami, raz że nam zasłaniają bardzo widoczność, a dwa, że no, w takiej pogodzie powinny te parasole zostać przez organizatorów zwinięte, no ale to już nie mój problem, nie nasza bajka. Wracając jeszcze do Zaryckiej, półfinał w Obidos, tam porażka z reprezentantką Izraela Hacaniuk, natomiast wcześniej w słowackiej Trnawie osiągnęła etap ćwierćfinału, gdzie przegrała z Czeszką Barborą Stewkową. Próbowała swoich sił także w kwalifikacjach do Australian Open. W pierwszej rundzie przegrała jednak z Włoszką Martiną Trevisan. Podaje po raz pierwszy w meczu Zarycka. Kapitalnie teraz skonstruowała ten punkt Słowaczka, brawa. No coraz mniej licznej niestety publiczności, no ale pogoda tutaj robi niestety swoje. No i zostaliśmy dosyć sporo było tutaj osób na trybunach podczas pierwszego meczu, teraz nieco nam się przeludniła publiczność. No teraz dobry serwis Zaryckiej, zaatakowała Sramkowa, ale ten return z uwagi na pozycję, jaką zajęła na korcie Słowaczka, nieudany. Piłka wylądowała w korytarzu deblowym po 15 przy podaniu Czeszki. No musiały teraz obie panie pobiegać w tej akcji po końcowej linii. Wydawało się, że Zarycka już przeszła do takiej głębokiej defensywy, złapana na wykroku, odbiła tę piłkę w taki sposób, by ona tylko przyleciała na drugą stronę siatki, ale Sramkowa przy nieco agresywnej próbie zaskoczenia przeciwniczki myli się. 30-15. No i mamy pierwszy w tym spotkaniu podwójny błąd serwisowy zanotowany na konto Anastazji Zaryckiej po 30 w tym pierwszym gemie, kiedy to ona jest stroną podającą piłkę. Jeszcze sędzina upewniła się co do tego poprzedniego śladu. No i po 30 to wynik aktualny. Doskonały teraz return w wykonaniu Sramkowe i pierwsza w meczu szansa na przełamanie dla Słowaczki. Funkcjonuje pierwszy serwis u Czeszki. 50% na razie tego pierwszego podania. Już weszła w kort Sramkowa, by zaatakować drugi serwis.
No ale myli się przy tym ataku as forehandu. Jest po 40. Uciekła więc okazja na to, by przełamać Zarycką, przynajmniej na tym etapie Gema. No i znowu przewagę odbierającej serwis. Tutaj z takiej nienaturalnej pozycji delikatnie uderzała piłkę Czeszka. No i to sprawiło, że popełniła błąd, który kosztuje ją o tyle, że będzie kolejny breakpoint dla Słowaczki. Brawo dla Sramkowej, 2-0, zasłużone prowadzenie, dobra gra Słowaczki na początku tego meczu, dobry dropshot, zobaczymy raz jeszcze tę sytuację. Zarycka doszła, ale ta odpowiedź była na tyle zła, że bez problemu Sramkowa w otwartą część kortu trafiła i 2-0 prowadzenie Słowaczki na początku rywalizacji. W równolegle toczonym spotkaniu Irina Maria Bara o dwie piłki od wygrania pierwszego seta. A więc na korcie numer 1 na razie bez niespodzianki, to wyżej jest Rumunek, klasyfikowana faworytka spotkania, na razie nie zawodzi. Drugie podanie z Ramkowej. Odchylona bardzo znów Zarycka przy tym uderzeniu. Ona po raz kolejny ląduje w taśmie. 15-0 dla finalistki zeszłorocznej Belli. Z inną Czeszką grała wtedy, z Barborą Krejcikową. Tak, przegrała 5-7, 1-6, wyrównane pierwszy set, drugim już jednak dominacja doświadczonej Czeszki wzięła górę. Najlepszej obecnie debliski świata, w parze z Kateryną Syniakową, najwyżej notowany na świecie debel. Chociaż w Paryżu akurat panią z Czech nie poszło. Mocny początek Sramkowej. Chciałem to właśnie powiedzieć, błyskawiczny początek Słowaczki. Weszło od razu mocno w uderzenie. Jest w gazie to zwycięstwo w Grado. Z pewnością dodało jej siły, dodało także kolejnych punktów do rankingu. No i Czeszka pod koniec drugiej, Słowaczka oczywiście pod koniec drugiej setki notowana. No i to jest as serwisowy teraz Rebeki Sramkowej. Pierwsza punktowa zagrywka w tym meczu. I jeszcze raz widzimy tę sytuację, kiedy właśnie serwis mocny, wyrzucający dał prowadzenie 40-0 Rebece Sramkowej. Teraz przydługie z kolei podanie Słowaczki. Drugi serwis. Raket uderzony w siatkę, na razie bez większych konsekwencji ten błąd, jeżeli chodzi o Słowaczkę. 40-15, cały czas bezpiecznie przy własnym podaniu. Dobry serwis, nie poradziła sobie z returnem Czeszka. Sramkowa obejmuje szybko prowadzenie 3-0 w pierwszej partii. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
Wracamy na kort centralny. Na naszych ekranach Anastazja Zarycka straciła swoje podanie Czeszka. Dwa razy też nie umiała odpowiedzieć na serwis ramkowej. No i z tej przyczyny 0-3, patrząc z jej perspektywy w tym pierwszym secie. Cały czas trwa też rywalizacja w pierwszej partii na korcie numer 1. Tam Irina Maria Bara gra z Nicoletą Kataliną Daskalu. 5-2 i serwis Rumunki. Przewaga przy tym serwisie rozstawionej z numerem 4 tenisistki. Wynik dosyć rozbieżny, ale no nie śledzimy tego meczu, patrząc jednak po statystykach i punktach. Dosyć ciekawego meczu muszą być kibice zgromadzeni na tej drugiej co do ważności arenie tegorocznej Belli. Zarycka przy wyniku 0-3, 13-5 na razie w punktach zdobywanych na korzyść oczywiście prowadzącej w meczu Rebeki Sremkowej. No 14, bo podwójny błąd serwisowy Zaryckiej. Złe to wejście Czeszki w to spotkanie. Drugi podwójny Czeszki, a Bara teraz wygrała pierwszego seta 6-2. Teraz duży błąd Sremkowej. Forehand powędrował daleko, daleko poza kort. Slice pod końcową linię Sremkowej. Wylatuje w aut. Po kolejnym z rzędu wygranym punkcie teraz dwie piłki wpadają na konto serwującej Czeszki. 30-15. Wyszło słońce nad kortem centralnym. Miejmy nadzieję, że do końca tego turnieju z taką aurą będziemy mieli do czynienia. 30-15 przy własnym podaniu Czeszka. Spóźniona do tego zagrania Sremkowa i szansa dla Anastazji na pierwszego gema w meczu. No, przydałoby się to na pewno Zaryckiej, biorąc pod uwagę, jak słabe te pierwsze gemy były w jej wykonaniu. No i nie poradziła sobie z tym backhandem, także Słowaczka, więc dosyć łatwo w 5 punktach. Anastazja Zarycka wygrywa własne podanie i przegrywa w pierwszej partii 1-3. Serwis oczywiście przechodzi na stronę Słowaczki. Rebeka Sremkowa, ona teraz podaje. No pewnie teraz zagrała do rogu kara serwisowego, potem w przeciwległy narożnik kortu, no i ma prowadzenie 15-0. Jeszcze raz ta sytuacja przed chwilą. Za długie to podanie będzie, drugi serwis. Dobrze popracowała teraz przy tym punkcie Sremkowa, 30-0. Pewna jest przy swoim podaniu Słowaczka, to nie ulega wątpliwości. Troszkę może się męczy, jeżeli chodzi o pierwsze podanie, bo to na razie na poziomie 67%, no ale dobrze wchodzi w wymiany, kiedy już trafi na to najważniejsze, bo to przynosi punkty. 30-0, drugie podanie Sremkowa.
No teraz dużo szczęścia oczywiście przeprosiła Słowaczka za to zagranie, no ale nie miała na to wpływu. Mocne uderzenie z piłka odbita. W zasadzie siadła na siatce, no i znacznie utrudniła odbicie Czeszce. Widzimy to jeszcze raz na powtórce, jak do końca rozpaczliwie walczyła o odbicie piłki na drugą stronę Zarycka, ale była z góry na straconej pozycji. Po trzech punktach z rzędu dla Sramkowej prosty błąd przydał, że już jest Słowaczce piłka daleko na aucie. Otworzyła się bardzo przy wykonaniu tego zagrania Sramkowa. No i tu błąd popełniła, wyrzucając piłkę za linię końcową. Ale poprawiła się doskonałym pierwszym podaniem i spokojnie Słowaczka prowadzi w pierwszym secie 4-1. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Na naszych ekranach Rebeka Sramkowa, tenisistka ze Słowacji, która prowadzi w pierwszym secie meczu z Anastazją Zarycką 4-1. Serwis Czeszki za chwilę. Na razie, jeżeli chodzi o ten pojedynek, 18 minut ledwie spędzone na korcie przez obie tenisistki. Widzimy schowana twarz w ręczniku niżej notowanej z dwóch biorących udział w tym spotkaniu zawodniczek. Ona jeszcze nie pojawiła się nam na korcie. Sramkowa natomiast bardzo zdeterminowana do gry w tym pojedynku. Jeszcze tam kilka przyruchów wykonała. Przetransferowała piłeczki z jednej strony siatki na drugą, aby teraz mogła Zarycka wykonywać swój serwis. No taki znamienny trochę obrazek. Nabuzowana Słowaczka i lekko ospała Czeszka, której na razie niewiele wychodzi w tym meczu. Tak, na razie dominacja Słowaczki nie podlega żadnej dyskusji. Pewne prowadzenie trzygiemowe, co prawda z jednym przełamaniem, ale coraz bliżej pierwszego seta jest Rebeka Sramkowa. No brawa teraz zebrała Zarycka, no ale dobrze wyrzuciła atakiem pod linię słowacką rywalkę. Widzimy jeszcze raz to końcowe już uderzenie tego winera zapisanego na konto serwującej 15-0. No doskonale teraz rozegranie punktu przez Słowaczkę. Widać dużo pomysłów ma na to spotkanie, dużo gry kątowej. Dużo także rusza, mówiąc kolokwialnie, rywalką po końcowej linii. Z pewnością ma w głowie to, że rywalka do tych dwóch spotkań, które rozegrała, spędziła 6 godzin na korcie, no i to musi dać się rywalce we znaki. O, teraz świetnie, Sramkowa do rogu sięgnęła piłkę Czeszka, ale nie była w stanie w żaden sposób zaatakować. 15-30, no musi Zarycka teraz się skoncentrować przy tym własnym podaniu, bo za chwilę może być już naprawdę bardzo nieciekawej sytuacji w pierwszej partii. No i ten klasyczny obrazek, a więc serwująca, której nie idzie, zbiera piłeczki, zbiera też pewnie jakieś myśli w głowie na temat tego, jak zaskoczyć rywalkę podaniem. No ale żeby zaskoczyć, to najpierw trzeba trafić. Drugi serwis Czeszki.
trafiła teraz. Czeszka, tak jest. Zmienia się wynik na tablicy świetnej po 30. Dobre uderzenie piłką po linii. Nie znalazłem stramkowa odpowiedzi, po prostu tej piłki była za daleko. Znów problemy z pierwszym serwisem Zaryckiej. No, agresywnie weszło na to drugie podanie rywalki Sramkowa, ale chyba się pomyliła. Tak, jeszcze... tak. Sędzia choć jeszcze pokazał aut, ale arbiter główna tego meczu idzie sprawdzić ślad, no i potwierdza spostrzeżenie swojego kolegi na linii. 40-30 w takim rozrachunku przy serwisie Zaryckiej. Szansa na drugiego gema w tym meczu dla Czeszki. Teraz kapitalne zagranie Sramkowej. Bez szans na skuteczną odpowiedź Zarycka. Świetnie złapana tutaj przez swoją rywalkę Czeszka. Znowu na takim doślizgu musiała do piłki ruszać. Złapała ją, odbiła, ale zrobiła to nieudolnie. No i nie przeszła ona na drugą stronę kortu. Równowaga. Pomyliła się Sramkowa, chociaż blisko także. To poprzednie zagranie Zaryckiej linii końcowej, ale piłka jednak trafiła w kurt. Troszkę miała szczęścia przy tym zagraniu Czeszka. Popełniła błąd rywalka i szansa na drugiego gema dla niżej notowanych, na niżej notowanej zawodniczek. Brawo, teraz backhand kapitany po linii posłany przez Sramkową. Równowaga. Jeszcze raz ta sytuacja. No, niezadowolona Zarycka, ale trafia w siatkę tym atakiem. Przewagę odbierającej serwis Słowaczki. Znów otwiera się okazja do tego, żeby przełamać podanie rywalki. Jeszcze tam Sramkowa jakieś ruchy wykonuje na sucho. Mała piłka setowa dla Sramkowej. Piłka na 5 do 1, 2 przełamanie, własny serwis. No i tak też się stało. Błąd Zaryckiej spóźniona do tej piłki. Zdecydowanie Czeszka nie dała rady przebić już piłki na drugą stronę. 5 do 1 własne podania, więc finalistka ubiegłorocznego turnieju ma otwartą drogę do wygrania pierwszej partii. Jest sportowa złość po stronie Zaryckiej. Potężnie uderzyła rakietą o kort. No, ale nie zmienia to faktu, że jest 1-5 patrząc z jej perspektywy. A Sramkowa po 25 minutach gry serwuje po pierwszego seta. Drugie podanie Słowaczka. No i teraz fatalny, ten backhand nawet nie zmieścił się w korytarzu deblowym. Ale nie ma zbyt dużo takich błędów Słowaczki. Raczej te uderzenia są precyzyjne, trafiające w kort, no i stąd też wynik oddający wydarzenia na korcie. No dobry był ten serwis Sramkowej, ale też należy podkreślić, że przy returnie Zarycka się nie popisała. Bardzo nieczyste uderzenie w jej wykonaniu. O, tu widzimy, wyrzuciła do boku rywalkę Słowaczka. To fakt, ale na pewno mogła lepiej odebrać to podanie
To ostatnie zdanie także bardzo precyzyjnie w zasadzie wyczyściła linię boczną Korb po 15. Dobry serwis, 30-15, dwie piłki Słowaczka od pierwszej partii. W drugim secie meczu rumuńskiego na korcie numer 1, remis 1-1, przypomnijmy, pierwszy set dla Iryny Malibary w starciu z Nikoletą Kataliną Daskalu. Zbyt długi ten pierwszy serwis. No więc drugi do poprawki. Dobre, długie zagranie Zaryckiej pod końcową linię. Nie poradziła sobie z forehandem Sramkowa. Po 30 Czeszka jeszcze nie składa broni w tej pierwszej partii. Nie ma już absolutnie nic do stracenia, także może agresywnie wchodzić nawet na pierwsze podanie Słowaczki, mimo że ona dysponuje naprawdę mocnym serwisem. Efektownie do końca broniła się, teraz uśmiechnęła się pod nosem Zarycka. Takie dosyć niekonwencjonalne obrona Czeszki. Oczywiście zobaczymy raz jeszcze. To Zara instynktownie nadstawiła rakietę, ale przy tym drugim z meczu była już bez szans i po 28 minutach pierwsza piłka setowa dla Rebeki Sramkowej. No i doskonałym serwisem kończy pierwszego seta zwycięstwem 6-1. Po nieco dłuższej przerwie wracamy na kort centralny. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
6-1. Rebeka Sramkowa wygrała pierwszą partię z Anastazją Zarycką bez najmniejszych kłopotów. Słowaczka poradziła sobie w tej pierwszej partii. Wracamy już na kort centralny, ale jeszcze spójrzmy na kort numer 1, co dzieje się w meczu Rumunek. Tam 1-1 w drugiej partii, więc cały czas walka o tego trzeciego gema spotkania o awans do półfinału imprezy. Jeszcze musimy chwilę zaczekać. Zbyt obficie chyba polany został kort w tej przerwie. Półtorej godziny temu walczyliśmy z deszczem, a teraz już słońce w pełni nad kortem centralnym klubu Startu Wisły. Chyba po stronie teraz przebywa obecnie Sramkowa. Zbyt dużo wody zostało wlane w kort, no i pani arbiter już zmierza na swoje stanowisko, więc chyba będziemy mogli już wrócić do gry w drugiej partii tego spotkania. Zarycka nie miała wiele do powiedzenia w pierwszej partii. Czeszka zmęczona poprzednimi spotkaniami. Tutaj nie podołała wyżej notowanej rywalce, która mocno zmotywowana tego spotkania przystąpiła. Rozpoczynamy drugiego seta. Błąd przy returnie Rebeki Sramkowej. Zarycka na początku tego swojego pierwszego gema serwisowego w drugiej partii. 62% celnego podania w pierwszym secie Sramkowej, 76% Czeszki, ale zupełnie inaczej proporcje wyglądają, jeżeli chodzi o punkty wygrane po tym pierwszym podaniu, nawet wliczając to, co wydarzyło się przed chwilą. Teraz za długie zagranie Sramkowej, 40-0. 50% wygranych piłek Zaryckiej przy tym pierwszym podaniu, 85% w przypadku Słowaczki. No to jest dysproporcja naprawdę duża, z którą musi sobie poradzić niżej notowana z zawodniczek w tej drugiej partii, jeżeli nie chce zbyt szybko pożegnać się z tegoroczną Bellą. Drugi podwójny tymczasem Zaryckiej w tym meczu. 40-15. Jest gem dla Zaryckiej, asem serwisowym pierwszym w tym pojedynku kończy tego gema reprezentantka Czech. Wahała się do ostatniej chwili Rebeka Sramkowa, czy aby nie sprawdzać tego śladu, no ale szybko udała się do ławki. Prowadzenie Anastazja Zarycka. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. 0-1 w drugim. I serwis teraz reprezentantki Słowacji. Nie udało się otworzyć tego drugiego seta dobrą postawą przy przyjęciu, przy odbiorze serwisu. No to czekamy, jak to będzie w polu serwisowym, jeżeli chodzi o zwyciężczenie pierwszego seta. No bardzo dobrze, bo serwis kąśliwy i return Zaryckiej ląduje w siatce.
trzeba dobrze o tę drugą partię Czeszka. W pierwszej przegrywała 0-3, wtedy dopiero po raz pierwszy zapisała gema. Później okazało jedynego na swoim koncie. W drugiej partii być może ten mecz nam się nieco wyrówna. Z pewnością chcielibyśmy tego, żeby walka była nieco bardziej zażarta niż w pierwszej partii. Ale lobnięta teraz. Doskonały lob w wykonaniu Czeszki po 15. Pięknie Zarycka skróciła grę. No i widzimy końcówkę tej wymiany, kiedy piłeczka przefrunęła nad głową serwującej w tym gemie Słowaczki. Pomyliła się Stramkowa, 15-30. Nieco gorzej na początku tego drugiego seta spisuje się Słowaczka. Można powiedzieć analogiczna sytuacja jak w pierwszym spotkaniu Kostiuk z Kalininą. Tam też w pierwszym secie nie istniała młodsza z Ukrainek, a ostatecznie to ona w trzech setach okazała się lepsza. No tu jeszcze daleko do takich wniosków, żeby podobną sytuację obserwować, ale niewątpliwie troszkę jeszcze zostało, jak to się mówi, w szatni Sramkowa, chociaż teraz świetne zagranie w przeciwległy ruch kortu po 30. I jeszcze raz ta piłka. Doskonałe zagranie. Naprawdę kilka efektownych zagrań widzieliśmy dzisiaj w wykonaniu Słowaczki. Widać, że ma to uderzenie kończące i nie udaje się to często na korcie pokazywać. Teraz zbyt długa ta piłka w wykonaniu Czeszki. Tak, zerknęła tylko na drugą stronę, no ale nie ma wątpliwości co do oceny pani arbiter tego spotkania. Piłka za długa. Brawo, teraz doskonałym serwisem otworzyła sobie forehandową stronę kortu. Rebeka Sramkowa posłała piłkę bez szans na odpowiedź Zarycka. No i mimo takich małych może turbulencji set gem wygrany dosyć pewnie przez Sramkową. Mamy 1-1 w drugiej partii. I nowe piłki za chwilę wejdą do gry na korcie centralnym. Z kolei na obiekcie oznaczone cyferką 1-3-1. W drugim secie Irina Maria Bara prowadzi z rodaczką Nicoletą Kataliną Daskalu. No i jest blisko tego, by stać się pierwszą półfinalistką z górnej drabinki, górnej połówki drabinki rywalizacji singla 25. edycji Bella Cup. Tak, na dole już mamy parę. Marta Kostiuk kontra Aleksandra Kikto. Pierwszy półfinał, pierwsza para, która została wyłoniona. No i czekamy teraz na dwie zawodniczki, które z górnej części znajdą się w fazie już tych najlepszych czterech zawodniczek turnieju. Podniosła, dosyć pewna była, ale jednak pani arbiter postanowiła, zrobiła dwa kroki i nie było takiej potrzeby sprawdzania śladu. Piłka autowa 15-0 przy podaniu Czeszki. Sramkowa chyba zareagowała, że przyznaje się do błędu. Teraz out zdecydowany nie ma nawet najmniejszego sensu sprawdzać. Out widoczny z naszego stanowiska, mimo że to po przeciwległej stronie znajdujemy się od miejsca, gdzie piłka spadła. Brawa teraz dla Zaryckiej, doszła do tej piłki bez problemu, no i co najważniejsze dla niej, skutecznie odpowiedziała.
najdłuższa wymiana na razie tego meczu. No i ona pada łupem serwującej Czeszki 30-15. No, troszkę ciężko oddycha Rebeka Sramkowa po tym, jak musiała poprzemieszczać się od jednego rogu kortu do drugiego, no ale teraz już musi przygotować się na kolejne podanie rywalki. Piłka w korytarzu deblowym, nie trzeba było smyczać, ale taki trochę proforma zagrała Rebeka Sramkowa po 30. No i tak podskakuje na linii końcowej, czuję, że to jest może ten moment, w którym zacznie odjeżdżać w drugim secie Sramkowa. No ale ta piłka kompletnie nieskuteczna. 40-30 Anastazja Zarycka. Świetny return teraz Rebeki Sramkowej, zaciśnięta pięść Słowaczki po 40 w tym gemie, kiedy podaje Zarycka. Jeszcze raz widzimy ten serwis. Dobrze weszła w kort, zaatakowała podanie ta, która wygrała pierwszego seta i równowaga. Drugi serwis Zarycka. A być może zaatakuje Sramkowa teraz uderzenie rywalki po drugim podaniu. No brawo, teraz zobaczyła Zarycka, że do strony forehandowej udaje się Sramkowa w tej wymianie, no i przeciwko nogom zagrała bardzo dobrze, bardzo mądre zagranie przede wszystkim czeskiej zawodniczki. Przewaga przy jej podaniu. No i doskonały forehand 2-1 prowadzenie Zaryckiej w drugiej partii. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Dwa do jednego w drugiej partii. Anastazja Zarycka prowadzi na razie 3 gemy bez przełamań. Miała taką szansę Czeszka na przełamanie Sramkowa, ale ostatecznie Słowaczka wybroniła się pewnie. Zobaczmy na drugim korcie. A tam Nicoleta, Katalina Daskalu cały czas gra z jedną Marią Barią. Równy mecz. 2-3 prowadzenie Bary, ale szansa dla Daskalu na odrobienie straty w drugim secie. W meczach singlowych, tak jak organizatorzy zapytali, nie przed 16, a więc będzie to na pewno troszkę później, bo już za 15 minut bije godzina 16, no a tutaj dopiero początek drugiej partii w kolejności. Dwa mecze deblowe, półfinałowe, więc wyłonimy pierwsze finalistki tegorocznego turnieju Bella Cup 2019. Początek gema Sramkowej 15-0. Zero.
Teraz backhand uderzony w połowę siatki przez ramkową po 15. Nieco więcej błędów w tym drugiej partii popełnia Słowaczka. W pierwszym przeszła, można powiedzieć, po tym secie suchą nogą. 6-1, bardzo pewny triumf. Na drugim już Zarycka stawia dużo większy opór, ale tak mam wrażenie, że też, że ta gra nieco Słowaczki jest na nieco niższym poziomie. No i piłka poza placem gry, 15-30, znowu drobne problemy przy własnym podaniu Rebeki Stramkowej. Na razie drobne, zobaczymy, czy te błędy sprawią, że za chwilę te problemy będą dużo większe, jeżeli chodzi o serwis Słowaczki. Doskonale teraz zagrała kątowo Sramkowa. Kapitalny backhand po krosie zakończył wymianę po 30. Broniła się, broniła do końca Czeszka, ale była na straconej pozycji po tym dobrym ataku Rebeki Sramkowej. 40-30, piłka na 2-2 w pierwszej partii. Dobrze, wzięła sprawy w swoje ręce, 3 punkty, naprawdę kapitalnie skonstruowane przez Słowaczkę. No i taka gra z pewnością może się podobać kibicom zgromadzonym na korcie centralnym. Nieco chyba osób doszło, pogoda dużo lepsza nam się zrobiła niż podczas końcówki meczu poprzedniego. Spotkanie Ukrainy, kiedy to mocno wiało, także była przerwa spowodowana deszczem. Teraz w pełnym słońcu już niebo przejrzyste, czysta, więc wydaje się, że już te turbulencje z pogodą mamy za sobą. Skupić możemy się tylko i wyłącznie na grze. 2-2 w drugiej partii podaje Anastazja Zarycka. Dobry serwis tuż pod koniec kara serwisowego. 15-0. Tymczasem na korcie numer 1 Irina Maria Bara przełamuje rywalkę, 4-3. Prowadzenie rozstawione jest numerem 4 tenisistki i jej serwis. Pierwszy set padł jej łupem 6-2. Tak więc 2 gemy zaledwie od półfinału. No i starcie albo z Zarycką, albo ze Sramkową jest turniejowa czwórka. Błąd teraz przy returnie Rebeki Sramkowej. 30-0 zapadać na łatwy gem Anastazji Zaryckiej. Potrzebne takie łatwe gemy Czeszce, która cały czas oczywiście ma w pamięci tą porażkę w pierwszej partii, no już na kolejne błędy nie może sobie pozwolić. No im szybciej, tym lepiej, bo mówiliśmy o tych 6 godzinach spędzonych na korcie przy okazji 2 poprzednich meczów, które kończyły się w 3 setach. Pomyliła się teraz Czeszka. Już miała trudną pozycję do odpowiedzi, zapchnięta przez rywalkę do defensywy.
No i dobry return pod nogi utrudniła maksymalnie czaszce skuteczną odpowiedź. No i wydawało się, że pójdzie czaszka po swoje w tym gemie. Było 30-2, pewnie wygrane punkty. Tymczasem Słowaczka nie myśli odpuszczać tego gema. Widać, motywacja pełna po słowackiej stronie siatki. No i jeszcze w tym gemie będzie ciekawie. Trzydzieści i drugie podanie Zaryckiej. No i będzie szansa na przełamanie, nie wytrzymała tej dłuższej wymiany Czeszka, no i szansa Sramkowej, ale troszkę lepiej zaczyna grać Sramkowa, taki miała taki malutki może kryzysik na początku tego drugiego seta. Popełniła więcej błędów, dała więcej szans rywalce, teraz zdaje się, że już powraca do tego swojego wysokiego poziomu gry z pierwszej partii. No, przestał funkcjonować w tym gemie pierwszy serwis Zaryckiej. Poczekała do końca, doskonale ustawiła sobie pozycję do ataku. Prowadzenie 3-2 z pierwszym w drugim secie przełamania. Szramkowa prowadzi 3-2. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracamy na kort centralny. Rebeka Sramkowa, Anastazja Zarycka 3-2 w drugim secie. Tego pojedynku obserwować będzie za chwilę Słowaczka, która ma przewagę przełamania. No i oczywiście przewagę jednego seta, bo wygrała pierwszą partię w stosunku 6-1. To oznacza nie mniej, nie więcej, że wielkimi krokami zbliża się do półfinału. Zawodniczka, która rok temu w finale dopiero przegrała z Barborą Krejcikową. Blisko też finału Irina Maria Bara, która prowadzi 4-3 i 40-30 w drugim secie przy swoim serwisie, a więc no, teraz wygrała gema. Jednej partii brakuje zaledwie rozstawionej z numerem 4 tenisistce, by być półfinalistką. No a oczywiście to będzie półfinał złożony z zwyciężeń tych dwóch meczów, które toczą się równolegle, czyli jakby nie patrzeć starcia właśnie Bara Daskalu i tego, którego my jesteśmy świadkami na antenie KP Sport, Sramkowa Zarycka, 15-0 Słowaczka. Tak, dwie rozstawione tylko zostały już w turnieju. Ale Ali Kik oraz Irina Maria Bara. Kik już jest w półfinale, natomiast Bara do tego półfinału ma bardzo blisko. Świetny return przed chwilą Zaryckiej po 15. Teraz błąd Sramkowej. Wydawało się, że ma przewagę pozycyjną, bo takową miała na korcie, ale
popełniła prosty błąd, no i 15-30 jeszcze Zarycka nie powiedziała ostatniego słowa w tym meczu. No ważny ten gem, bardzo dla niej, biorąc pod uwagę to, że straciła swój serwis, musi podwójnie sił na korcie zostawiać przy podaniu Rebeki Sramkowej. Drugi serwis Słowaczki przy 15-30. No teraz zaryzykowała uderzenie mocne, forehandowe, ale jak mocne, tak trafione w połowę siatki. Po 30. Decydujesz na takie dosyć odważne decyzje. Nie przeciąga w wymian. Zarycka próbuje jedno uderzenie kończyć wymianę. Na razie to nie przynosi zamierzonego efektu. ...65% pierwszego podania na razie w tym spotkaniu Sramkowa. Kolejny serwis, który ląduje w siatce. No i mamy podwójny błąd w polu serwisowym. 30-40. Pierwszy podwójny po stronie tej tenisistki. Dwa już popełniła Zarycka. Ale po podwójnym błędzie serwisowym przyszła pora na wygrywający serwis. Mocno spasowana piłka na koniec kara serwisowego nie poradziła sobie z returnem czeszka równowaga. Takie szanse małe powinna wykorzystywać czeszka, bo tych szans może za dużo w tym meczu już nie być. Brawo, teraz doskonałe zgranie z powietrza Rebeki Sramkowej, piłka na 4-2. Irina Maria Bara, trzecią półfinalistką turnieju Bella Cup, 6-2, 6-3 pokonuje Nicoletę Catalinę Daskalu i czeka na rozstrzygnięcia meczu na korcie centralnym. Czekaj, odpoczywa przed grą deblową, bo jeszcze dzisiaj Irina Maria Bara zmierzy się na korcie centralnym w półfinale gry deblowej. Ona rywalizuje w parze ze swoją rodaczką Eleną Bogdan. A rywalką będzie Rebeka Sramkowa, która gra z Hiszpanką Rebeką Masarową w parze. A więc być może dzisiaj spotkają się obydwie panie w deblu, a jutro w półfinale singla, co nie jest wykluczone. Po 40 przy serwisie Sramkowej. Długi, ale ważny ten gra. Myślę, że jak Sramkowej uda się wygrać swoje podanie, to będzie już na prostej drodze do triumfu w tym spotkaniu. Ten mecz deblowy, o którym mówiliśmy, widziałem Bary i Sramkowej na zakończenie dnia. Oczywiście z uwagi na to, że to mecz na korcie centralnym, zapraszamy już teraz na transmisję na naszą antenę. Wcześniej jednak inna z tenisistek, która już dzisiaj prezentowała nam się na korcie centralnym, ta, która odpadła z turnieju singlowego, Angelina Kalinina, turniejowa czwórka w parze z Amerykanką Robin Anderson, grać będzie z turniejową jedynką, Danką Kowinić Czarnogóry oraz Laurą Pigossi z Brazylii. Kowinić też już odpadła z turnieju singlowego po porażce z Aleksandrą Kik na korcie numer 1. Tak, od tego momentu już wszystkie mecze na korcie centralnym zakończono na korcie numer 1, a więc wszystkie mecze już do końca turnieju. Do zobaczenia na naszej antenie. Serdecznie zapraszamy przed ekrany monitorów, no i do śledzenia relacji na naszej antenie. Trafiła, nie trafiła, jednak tak zawiesiłem na chwilę głos, bo to piłka jednak poza placem gry spadła. Zobaczmy raz jeszcze tą sytuację, czy dużo zabrakło w tej akcji Rebece Sramkowej. No tak, sporo, ale tak. Tutaj z naszego stanowiska kwiaty nam zasłaniają, nie poniekąd także poręcz kortu, wokół kortu centralnego.
trafiła kapitalnie, teraz zagranie Zaryckiej nie wystartowała nawet ramką tej piłki, bo była od razu na straconej pozycji. Poszła agresywnie do siatki, widzimy Sramkowa, pewna siebie była, no ale Zarycka skontrowała i to jak? Nie spojrzała na drugą stronę siatki, bo no, gdyby zagrała po przekątnej, to z pewnością zdobyłaby punkt. Przewaga na 3-3. Blisko linii trafiła Sramkowa, natomiast Zarycka już poza plac gry. Kolejna równowaga po 40. Podanie Słowaczki. No i to jest popsuty serwis, drugie podanie. No i będzie kolejna szansa na przełamanie dla Zaryckiej. Odważna gra w tym kemie Czeszki, wykorzystuje słabszy drugi serwis z Ramkowej, no i kolejna okazja. Ale znowu niewykorzystana szansa, takimi prostymi błędami nie daje sobie szans nawet na wykorzystanie przewagi przy podaniu rywalki. Długi bardzo ten gem, chyba najdłuższy w tym meczu, równowaga. No i znowu taki doskonałe zagranie pod końcową linię, no i jest przewaga Zaryckiej. Zobaczmy raz jeszcze to zagranie. Znów z takiej trudnej pozycji musiała Czeszka odgrywać. Wydawało się, że była zepchnięta głęboko do defensywy, ale jest przewaga po stronie odbierającej. Myli się Sramkowa. No i mamy 3-3, a więc wymęczyła tego gema w końcu Zarycka. Odrobiła co najważniejsze dla niej straty, no i zabawa w drugim secie rozpoczyna się niejako od początku. Przełamanie powrotne, tak jak mówisz, w wykonaniu tenisistki, którą teraz widzimy na naszych ekranach. Na pewno zmotywowana, jeszcze gdzieś tam coś do siebie zakrzyknęła przed kolejnym gemem serwisowym w tym drugim secie. 1-6, 3-3, podanie Czeszki. Dobrze zareagowała na to przełamanie Sramkowo od razu przy podaniu rywalki. Przejęła inicjatywę, przeszła do akcji ofensywnej, no i zepchnięta do głębokiej defensywy Zarycka. Nie poradziła sobie w defensywie. No i to już była formalność. To ostatnie zagranie. 0-30 przy serwisie rywalki dla Rebeki Sramkowej. Tu jeszcze raz będziemy mieli okazję zobaczyć. Piłka odbiła się w pół kortu i mocne kończące uderzenie.
Trzy breakpointy. Tak, dużo pracy musiała włożyć na tego breakpointa. Zarycka teraz w bardzo prosty sposób może swoje podanie błyskawicznie oddać. Ale fakt, że Sramkowa znacznie lepiej gra w tym game niż przy własnym podaniu. Chyba lepiej radzi sobie, gdy rywalka podaje. No i sama może szybko przejąć inicjatywę przy dobrym returnie ustawiającym całą wymianę. Drugie podanie Czeszki, kłopoty teraz, no bo trzy breakpointy i musi lżej zaserwować. A już gotowa na to wejściem w kort. Sygnalizuje ten moment Słowaczka. No i od razu zaatakowała, nie było tutaj, tak mówiąc kolokwialnie, co zbierać po drugiej stronie siatki. W czterech punktach Sramkowa prowadzi po raz kolejny z przełamaniem. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Z przewagą przełamania w drugim secie Rebeka Sramkowa. 4-3 prowadzi Słowaczka w drugiej partii pojedynku ćwierćfinału singla na Bella Cup. Rywalką Anastazja Zarycka widzimy zakryta w całości ręcznikiem czeska zawodniczka, która przed chwilą sama przełamała serwującą Słowaczkę, ale szybko oddała swoje podanie na rzecz finalistki z zeszłego roku. 6-1, 4-3 podaje Rebeka Sramkowa. Okazja do tego, żeby zbliżyć się i być już praktycznie jedną nogą w półfinale, gdzie czeka już Irina Maria Bara. Oj, teraz się potknęła. Niebezpieczna sytuacja na korcie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku i chyba zdaje się, że tak jest. Do dojścia do tej piłki straciła równowagę Czeszka. Punkt zapisany w tej wymianie dla Sramkowej. 15-0, no ale faktycznie taka niebezpieczna sytuacja nam się wytworzyła na korcie centralnym. Jeszcze musi otrzeć się z nawierzchni, w której wytarzała się. Oczywiście. Jedna z Polek, zdaje się, miała taką przypadłość. Nie wiem, Stefania Rogozińska-Dzik chyba w pierwszym meczu także zaliczyła niegroźny, całe szczęście, w konsekwencji upadek. Trafiła teraz Czeszka, zdenerwowana Słowaczka. Nie zdążyła do tej piłki odpowiednio ustawić rakiety. 15-15, jeszcze czeka, aż przekaże piłki z drugiej strony siatki rywalka, aby móc wykonać serwis. Oj, teraz nie wyszedł ten return Czeszce. Do ziemi kompletnie zagrała Zarycka. Piłka nie dość, że nie przeszła na drugą stronę siatki, to jeszcze gdzieś w dolną krawędź trafiła, nie nawet w pół, jak to się czasami zdarza przy zagraniach, które po prostu okazują się być zbyt mało precyzyjne. Jednak piłka poza placem gry. 40-15. Aut dosyć wyraźnie. 40-15, piłka na 5-3. Szybki gem serwisowy Słowaczki. Okazja na dwa gemy przewagi w secie. Bardzo blisko już awansu do półfinału. Nie zrobiła tego przy poprzednim podaniu, kiedy to było 3-2. Bardzo długi gem, który to Zarycka wygrała przy podaniu rywalki. Zdaje się, że teraz już tego samego błędu Sramkowa nie popełni. Za chwilę piąty gem trafi na jej konto. No i tak też się
stało 5 do 3, 4 piłki Rebeka Sramkowa od awansu do półfinału turnieju i starcia z Iryną Marią Barą w półfinale imprezy. Pewna siebie Słowaczka na pewno po tym, jak teraz obroniła swój serwis, no bo mówmy się, ma przewagę o tyle, że jeżeli nawet Zarycka zaserwowałaby teraz gem życia, wygrała, no to... I tak wszystko pozostanie przy serwisie Słowaczki w jej rękach. Ale pewnie już teraz Słowaczka widać nakręcona pozytywnie do tego spotkania, już będzie chciała zakończyć rywalizację. No, rywalka znacznie w tym pomaga podwójny błąd serwisowy, który to Mateusz w tym meczu Zarycka i trzeci. No więc nie jest tak najgorzej, jeżeli chodzi o Czeszkę w tym poprzednim meczu. Ukrainki zdecydowanie gorzej spisywały się 12 pod chyba tym było względem. W sumie, a tu mamy. Tak, 7 chyba Kostyuk, 5 Kalininy, więc tutaj nieco mniej, no ale pamiętajmy, że ten mecz nieco krótszy niż starcie Ukrainek. No i dwie piłki już tylko dzielą Rebekę Sramkową od awansu do półfinału. Chyba już mało wiary po stronie czeskiej tenisistki. O tym upadku jak gdyby nieco już taka osowiała bardziej po swojej stronie siatki chodzi Czeszka, ale pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, że losy meczu będzie ciężko, dosyć się ma w pamięci także to, że ile ma już w nogach w poprzednich spotkaniach. No i trzy piłki meczowe Rebeka Sramkowa. Doskonałe zagranie zmusiła rywalkę do błędu. Po 76 minutach gry szansa na skończenie tego pojedynku dla finalistki zeszłorocznej edycji Belly Cup. Tak, dobrze czuje się Słowaczka w Toruniu. Przyjeżdża i osiąga bardzo dobre wyniki. No i za pierwszą piłką meczową 6-1, 6-3 Rebeka Sramkowa pokonuje Anastazję Zarycką i melduje się jako czwarta, uzupełniając stawkę półfinalistek imprezy i mamy skompletowany tym samym skład. Półfinałów Sramkowa kontra Bara i na dolnej części drabinki Kostiuk kontra Alikik. No i najdłuższą wymianą zakończył nam się ten set wygrany przez Sramkową. No i teraz, tak jak mówisz, może już się przygotowywać do kolejnych wyzwań na tym turnieju Słowaczka. Kolejnym będzie mecz deblowy na zakończenie rywalizacji w dzisiejszym dniu na korcie centralnym. Jeszcze widzimy podpisywana piłeczka, która za chwilę powrunie gdzieś w trybuny. Zasłużone zwycięstwo słowackiej tenisistki. Nie podlega dyskusji, że ona była tutaj stroną przeważającą i nie ma też wątpliwości, że zasłużenie wygrała ten mecz. Czekamy, jak będzie prezentować się w tych kolejnych dniach turnieju Bella Cup, łącząc przy okazji występy w grze pojedynczej i grze podwójnej. Tak, jeżeli chodzi o grę pojedynczą, to stawiamy w dniu dzisiejszym kropkę. Do rozgrania zostały dwa mecze półfinałowe gry deblowe, które już za moment rozpoczną się. No, miało być nie przed 16, więc będzie chwilkę po godzinie 16, myślę, że za 10 minut panie wyjdą do rywalizacji w pierwszym meczu gry podwójnej na poziomie fazy półfinałowej. Te spotkania w towarzystwie Mateusza Orłowskiego, z którym miałem przyjemność komentować pierwsze te dwa spotkania, a moje miejsce na stanowisku komentatorskim zajmie Konrad Marzec, ja Wojciech Wiśniewski. Dziękuję bardzo, słyszymy się podczas jutrzejszych spotkań Bella Cup 2019. Zapraszamy za chwilę na kolejne spotkania. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.